Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto przed wami najgorszy, najstraszniejszy i najdłuższy poziom w Rayman 3 Hutim Havoc. Znajdujemy się oczywiście na pustyni Krajanów i jak mówiłem w poprzednim odcinku, ten odcinek może być podzielony na dwa. Czy tak będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Możliwe, że będzie dzisiaj pierwsza część, a druga część będzie po prostu za 3 dni. Dlatego zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ten poziom wprawiał w strach masę osób za młodu, ponieważ zobaczycie zresztą, zobaczycie, o co chodzi. No, czyli Globox sam odlatuje, tak mówiąc. My musimy się przedostać przez tutaj lawę, przez platformy. I dlaczego ten poziom był taki straszny? Ponieważ tutaj spotykamy Knareny, jak sama nazwa wskazuje, jest to ich pustynia. Nie możemy praktycznie dotykać lawy, ponieważ no, zranimy się. I na zewnątrz też nie mogliśmy dotykać w ogóle ziemi, ponieważ jest dla nas zbyt gorąca. Więc to już nas sprawia taki dyskomfort, że hej, coś w końcu było takiego, gdzie nie mogliśmy wchodzić. Na bagnach też była woda, do której nie mogliśmy wchodzić, ale to mimo wszystko jest co innego. To nie jest lawa, prawda? To jest bioma, który się bukuje. Dobra, załatwione szybciutko. Tu sobie przyciągamy skrzynki, jak widzicie. No, i świnki. Jeśli będzie do końca serii to mylić. Dobra, udało się tu fajnie zebrać. Dobra, musimy tutaj zaskoczyć z powrotem. Mogę tu skoczyć do tego, mogę, super. I w drugą stronę szybko do tego. No i sama atmosfera, widzicie, tam jest taka skała, czy co to jest, takimi kolcami. Dźwięki same na początku poziomu też nie były fajne, więc... Jest to poczucie, że ten poziom nie jest przyjazny ani trochę. Plus, zrobili to twórcy w ten sposób, że z poziomu, który jest, wiecie, fajny, przyjemny i tak dalej, czyli ziemi żywych umarlaków, trafiamy na pustynię Knarenów, więc cwaniaczki postarały się o to, żeby obrócić atmosferę o 180 stopni, nie? Dobra, tu musimy trafić naszą pomarańczową puszką, co się dobrze ułoży do tego. Wy... Mój Boże! W skrzynkę, dziękuję. Mój Boże, tutaj. Jeszcze jedna i będzie mi powiększone życie. Teraz musimy iść na dół. Pójdziemy sobie w ten sposób. Tam już nas strzela. No halo! Jak chcesz przejść przez pustynię, musisz iść tunelami. To nie takie łatwe. W tunelach roi się od Knarenów. Te bestie są niepokonane. Tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś w mordę wiedział, że tak. No dobra, no halo, słuchaj. Nie daj Knarenom do siebie podejść. Rozumiesz? Nigdy. Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec. No a w ogóle to miło było cię poznać. Tak, Teensyny mówią o tym, że Knareny są niepowstrzymane i mają rację. Knarenów nie możemy totalnie uderzyć my, nic zero. Nie możemy ich totalnie ruszyć, nic faktycznie nie może ich ruszyć, więc... No, trochę lipa, nie? Co przeciwnicy, których... nie możemy ruszać. To jest? Myślicie, że się was boję? Wchodzimy tu i zaczyna się. Puśćcie mnie! Ten krzyk! I ta muzyka. Ten poziom jest straszny z tego powodu, że spadamy w nieznane, w otchłań, można powiedzieć, nie wiadomo gdzie. Zabijamy naszego jedynego przyjaciela, jedyną osobę, którą mieliśmy u naszego boku. I gonimy nas kreatury, których nie możemy zranić. To jest straszne. Moim zdaniem. Ja tego poziomu, przyznam się wam szczerze, że jak byłem mały, grałem na pierwszym Xboxie, pierwszym tutaj oryginalnym właśnie w Raymana, tego poziomu bałem się zrobić, bałem się go przejść i go chyba nie przelazłem w końcu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no, teraz musimy uciekać na dół. I szukamy, no najpierw tu szukamy oczywiście skrzynki, powiększymy sobie zdrowie. Pięknie. Dostajemy niebieską puszkę. Mamy tutaj Knarena i mamy tutaj Knarena.
Ich teksty i ich krzyk jest przerażający. Strzelamy tutaj w to, tu gdzie jest to światło, w gong, ponieważ gong ich przywołuje w dane miejsce. My musimy znaleźć właśnie to. Uciekamy niebieską puszką szybko. Tu nas gość już goni. I musimy szybko przeskoczyć tutaj, zanim on wróci w to miejsce. Bo tu na lewo szedł. Przepraszam, mam dzisiaj coś z głosem. Okej. Mamy teraz jajo. Musimy jajo przeprowadzić na ten guzik. Teraz nie wiem, kto mi się odkładało. Nie tym, okej. Nie strzałem tego skokiem, dobrze wiedzieć. I mamy takie kurczaki duchy. To jest chyba też nawiązanie do czegoś, ale nie pamiętam do czego, więc przepraszam najmocniej. A nie, przepraszam, one były przecież w imieniu dwójce. W jaskini złych snów. Albo jeszcze gdzie indziej. Ale wiem, że one były. Pamiętam, no, były. To ja sobie jako duchy tam były jako chyba też duchy, ale bardziej takie mniej przeźroczyste, tak mi się wydaje. No powiedzmy, to zrobiliśmy dobrze. Bierzemy tutaj. Żyćko pan straciliśmy. Mamy Knarena, mamy gong, strzelamy rakietą, tylko żeby nie w niego strzelić. Dolecimy, cyk, udało się. I teraz my musimy lecieć do przodu. Jak najszybciej. Udało się. Sukces. Te teksty. Okej, teraz musimy iść za niego tutaj na prawo. Po cichutku. Ponieważ tu jest sekret. I 3000 punktów. Trzyma stary. Pa. Do końca są niezniszczalni, ale przez taką lawę tutaj właśnie nie mogli przejść, nie? Ciekawe. No i to poczucie, że jesteśmy sami w wielkim świecie, może tak to ujmę, że jesteśmy właśnie na tutaj w tym miejscu ich, pod ziemią i nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić. Nie za bardzo mamy jak się bronić, możemy tylko uciekać. Jedyne co się możemy wyjść to przed mrokluwami, ale no był jeden na początku i na razie nie widu nie słychu ich, no nie? Więc nie możemy kompletnie nic robić tak naprawdę. Okej, pierwsza sekcja za nami. No i na tym poziomie jest 12 skrzynek. Więc to trochę jest. 100%, na razie mamy 100% cały czas pod rząd od poprzedniego poziomu. Zajebiście. O nie. O nie. Rayman, tu jestem! No szybko, no! O nie. Ta lokalizacja jest ogromna. Pod względem gabarytów. Okej, tam na pewno mamy sekret, mamy grzybka. Tu po lewej u góry będziemy musieli wjechać platformą, także pierwszym naszym zadaniem musimy zwrócić na siebie uwagę Knarena i on musi nam stanąć na guzik. I też mamy. No, musi chodzić. Musimy przed nim uciekać, to teraz musimy go przyprowadzić za sobą, więc świetnie po prostu, nie? Nie, ja potrzebuję. Nie potrzebuję jej widzieć, wiesz? Więc nie. Nie i tu mogę na górę wejść, jak. Jak mi się uda. Na szczęście teraz nie wszedł. Tu wskakujemy. Będziemy musieli jeszcze raz skoczyć. Bo musimy zejść do sekretu. Mój głos dzisiaj, przepraszam bardzo. Tylko, że jakieś pół godziny temu wstałem. Muszę się wyrobić z odcinkiem. No ale to pewnie nie to. Nie. To pewnie nie to. Przynajmniej słyszycie jak brzmi, jak sobie głosu nie. Głosu nie rozgrzeje. Beznadziejnie. Musicie mi wybaczyć, bo jeszcze nie mam picia obok siebie, a nie chcę nagrania przerywać, ponieważ no. O, świetnie. Potrzebuję się wyrobić z odcinkiem, a ten poziom jest długi, a jeszcze muszę go pewnie pociąć na dwie części i wrzucić, bo nie wiem czy uda mi się zdążyć. Dwie, znaczy do całość na raz wrzucić, żeby się wyrobić. Możliwe, że nie właśnie. Dążę? Dążyłem. Tu jest kolejny szmak. O, kończy mi się puszka. Dobra. 9000 punktów. To jest mega dobry wynik. Tu jest Knarren pod spodem, więc udałoby się uciec z niego. Nie, zostaw mnie stary, proszę cię. Leave me the fuck alone. No i właśnie on tu teraz wszedł. I co ja mam teraz zrobić? Szybko! No chyba cię coś. Boże, jak się wystraszyłem teraz. Przepraszam, tu wskoczy, to byłoby koniec.
Ja jeszcze może mogę to będzie patronem prowadzić. Pewnie tak, chociaż cholera wie. Dobra, bierzemy niebieską puszkę, popijemy się haków i skaczemy na samą górę. No to mamy zapewne wszystko na szczęście. Te platformy nie są wcale więcej przyjazne, żeby nam pomóc w skakiwaniu tutaj. Się obracałem jeszcze góra dół. Ajajaj. A, zrobiłem palec spadł z klawisza. Nie wiem, który jest odcinek, chyba trzeci, w którym mi palec spadł z tego, z guzika. What the fuck? Okej, okej, no i to będzie koniec tej sekcji w tym momencie. Albo nie, bo jestem... i co teraz? Skoczę na górę? No nie, no nie, cała trójka mnie goni, świetnie. I tu, jak widzicie, mamy żółtą puszkę, którą możemy się dostać na górę. Nie mam pojęcia, czemu spadłem. Ech, tak to ujmę. No i dobra, pasta jest kontynuowana, panie i panowie, 100% cały czas. Dobrze, dobrze. Ciekawe, która sekcja na przykład sobie psuje. Który syropu na kaszel? No, by mi się przydał na chrypę. nie możemy iść tam na prawo, ponieważ tam są na dole knareny. Musimy iść górą, żeby przejść nad nim. Nie będę wam tego pokazywał, żeby nie stracić czasu, ponieważ mam bardzo mało czasu na renderowanie i wrzucanie. Dlatego przydałoby się wyrobić na czas, prawda? Codziennie 16, każdy filmik. Taka optymalna godzina mi się wydaje. Więc no. Chyba tu mamy full życie. Panowie, jest. Nie wstyd wam tak napadać na biednego chłopaka. Teraz tutaj. Nie. Czemu? A tobie tak? Skąd? No bo w końcu, dlaczego? To sam się wkurzył. A my sobie uciekamy z naszą niebieską puszką. Da się ogólnie bez tej pomarańczowej puszki tam zebrać to. Jednak jest to ciężkie i ryzykuje utratę zdrowia i to masywną, więc lepiej tego nie robić. I zrobić to tak, jak gra sobie życzyła. Mamy knarena, dlatego my pójdziemy sobie najpierw na dół. Brać go. Tutaj, proszę bardzo. No, myślałem, że już tego nie zbiorę na czas, jeszcze się zebrałem. Zebrałem wszystko na czas. Tu są jeszcze jakieś sztabki przy... Oj, szajze. Jeszcze chciałem tego nie edytować tak bardzo, ale jednak będę musiał. Aj. To są właśnie uroki tego, że człowiek się spieszy, no nie? Tylko lepiej zrobić coś porządnie, a powoli, niż szybko, a nie dokładnie, prawda? Okej, ja się z tą niebieską puszką spieszę. Dlatego, że... No, to do zrobienia rzeczy. Na przykład tutaj. Okej. No bo ja wycimy jeszcze tak spokojnie. Nie pamiętam, wycimy. Tam jakieś ształy, które zbierzemy z niebieską puszką. Pięknie. Okej. Gdzie to się tutaj się wracało na górę? Pięknie, o to mi chodziło dokładnie. Tak, dokładnie, tak. Okej, tutaj skakujemy. I na górze mam bardzo ważną skrzynkę, którą musimy zebrać. Jak widzicie, jest ich naprawdę masa i są pochowane na tym poziomie jeszcze tak chamsko. Więc no, trzeba zabrać wszystkie. Mam aktualnie 6 na 12, połowę poziomu mam. Dawaj, dawaj. Proszę bardzo, no to jest szmarak, dlatego to jest ważne. Przejdziemy na dół, bo i tak chyba musimy tu zejść. O, świetnie się pojawiły, pięknie. Tak, o to mi dokładnie chodziło, tego właśnie chciałem. Dobra, idziemy dalej. Tu jest rybaczek na ścianie tego... Albo był gdzieś tutaj rybaczek na ścianie, bo go pominąłem. Halo? Tutaj jest, dokładnie. Tylko nie słychać, nie wiadomo czemu, tu nie wydaje dźwięku żadnego. Mój tata jest silniejszy od twojego. Słuchajcie tego. Akurat, właśnie że mój jest silniejszy. Znajomy mówił, że jakby co, to nawet psu dałby radę. Panowie, przestańcie chrzanić o swoich starych. Przestańcie chrzanić o swoich starych. Piękny tekst. Tu się chowamy. I oni, twórcy, zrobili to tak, Ubisoft, że pierwsza grupa knajów, ta dwójka, nas tu nie widzi.
Natomiast druga właśnie, przy którą będziemy się chować, nas zobaczy za każdym razem. I musimy obejść dookoła i tam dalej. Uwaga, patrzcie na to. I się odpalają wszyscy, nie? Góra, dół, wszyscy się odpalają. Do tego trzeba uważać, bo tutaj idą za nami. A tu mogą iść do nas, więc trzeba na to uważać. Widzicie? Też się ruszali. Więc trzeba na to bardzo uważać. Dobra, mamy już tą puszkę. Rakietę i kolejny raz trzeba zrobić dokładnie to samo. Powiększa nam się po raz drugi na tym poziomie życie. Uwaga, nie w ten simów, tylko w gong. I to będzie wszystko, panie i panowie, na ten... Na tą sekcję jeszcze jedna skrzynka. I to naprawdę będzie wszystko. A, no tak. Chwila, co? No. Bum. I to jest wszystko. Nie jest, że mamy trzy skrzynki, ale mówię wszystko na tą sekcję. Patrzcie, tylko knerę po prawej. Teraz zebrać się i nie spaść. Pięknie. Hopla. I gotowe. Pięknie. Idziemy dalej, nie w lewo, tylko prosto. ...85 i koniec. Koniec! Wszystko się skończyło, nasza dobra pasta się skończyła. O. Coś tak myślałem, się skończy. Idziesz w sobotę na gong imprezę? Więc tak, knajdy idą z lewej, krajny idą z prawej. Tutaj będą szły. I jest tutaj też z przodu knajen. To się rusza, musimy spać na dół. Tutaj by się zapadło samo. Ale przyspieszyłem trochę tutaj nasze działanie. Hopla. Hopla, spadać kujaki. Nie mam zamiaru się z nami tutaj bawić. Do widzenia. No i teraz tak, mamy tutaj labirynt, jak widzicie. Musimy jajko przez ten labirynt przeprowadzić. Musimy znaleźć dobrą drogę. No i ogólnie, jak było w tych starych kreskówkach, nie wiem czy pamiętacie, często było tak, że o, tu nam się zapadnie, że tekstury się różnią od siebie, prawda? I łatwo jest zobaczyć, które się zapadnie, a które nie. No te złączenia, na przykład, które przed nami by się zapadło, zobaczcie. Widzicie? Tak to właśnie działa. Że niektóre po prostu tekstury się od siebie różnią, więc łatwo jest rozpoznać. Tu idziemy, jesteśmy na miejscu. Cały trudny labirynt, nie? Proszę bardzo. Gotowe. Myślałem, że czas na bossa, a jeszcze nie. Tak, to będzie boss i to będzie pierwszy taki proper trudny boss. I taki pierwszy proper boss, że można go nazwać takim typowym bossem. Takie jest moje zdanie na ten temat. Nie wiem ile nagrywam, ale za chwilę będziemy mieli bossa, także będziemy przy końcu poziomu. Jeżeli uda nam się go szybko rozwalić, co jest rzadkie, bo jego się ogólnie z natury rozwala długo. 3000 punktów, nie najgorzej. Oj, goddammit, goddammit. Jeszcze będziemy mieli doktorka i kascenkę. Trochę słaba, nie będziemy mieli deski. To jest na plus, bo deska też zajmuje trochę, szczególnie jak się spada. Dobra, teraz się tu wracamy. I tu jest drugi szmaragd. Dwa szmaragdy w jednym sekrecie. I zobaczcie tu, tu szły knajny przed chwilą, teraz ich nie ma. Ale i tak tam jest wymodelowane, nie? Żebyśmy mogli zobaczyć to. Bardzo mi się to zawsze podoba w takich produkcjach. Na przykład z Siriusami. Możemy w trójce. Możemy w wielu miejscach przeskoczyć przez bramę, czy jakiś po prostu płot, czy coś. Jakimś sposobem możemy poprzeskakiwać. I okazuje się, że za tym nie musieli tego twórcy robić, ale i tak jest wymodelowane. I to się naprawdę chwali, moim zdaniem, takie zachowanie, że jeżeli człowiek modeluje miejsca, do których no nie jest to potrzebne do gry, czy fabularnie, ale i tak jak człowiek tam wejdzie, to tam coś jest, to jest mega miłe. Na przykład, nie wiem, dachy budynków w miejscu, w którym, w grze, w której na taką wysokość byśmy się nie dostali. Odkąd umarła Sally? Coś tego typu. Jestem taki samotny. No i tu idą knajny do nas. I tu się zapadnie zaraz, a jest sposób na to, że możemy tu stanąć. I gra będzie, no, nieskończoność. Spadnijmy. I zobaczmy długą cutscenkę.
Panie i panowie, zaczynamy walkę z bossem. Czekamy na tę walkę bardzo. Jest to, moi drodzy, Reflux. Jest to Reflux, najsilniejszy z knarenów, ale ironicznie jest to jedyny knaren, którego będziemy mogli zranić. Rayman, tu jestem! Cisza! Rayman, to mój kolega jest. Mówię cisza! Get him, Rayman! Make him eat his hood! Morda w kubę, głupia cholera! W moim imieniu będzie walczył Reflux. Jeszcze nikt go nie pokonał. Naprawdę ci się wydaje, że taki herlak ma szansę z nim wygrać? Nie, serio, naprawdę sądzę, że twój przyjaciel zabłyśnie na arenę, kiedy Reflux podpali jego truchło. Czas rozpocząć pojedynek! Let the rumble begin! Let's get ready to rumble! Lecimy! Sprawa wygląda tak. Na bokach mamy życie i czerwone puszki zadają nam więcej z obrażeń oczywiście, jemu. Od nas. Reflux się na początku kręci, w momencie, w którym się przestaje kręcić, możemy go zranić. I musimy też uważać na różne ataki, które on serwuje. Na przykład widzicie właśnie takie, one są ciężkie do uniknięcia, szczególnie jak jest tak blisko. I teraz Reflux jest na środku i on będzie właśnie dawał nam albo takie wskazówki zegara, jak to nazywam, albo takie pulsy, które od środka do na zewnątrz będą wychodzić. Możemy go teraz zranić. Przy okazji uważając na te ataki, dobra, udało mi się nie dostać jakimś cudem. No i zabawa trwa dalej, znowu się Reflux kręci i to jest cała walka. Bo na bokach mamy lawę, nie możemy nic zaskoczyć, jest to typowa arena z nim. Więc jest to naprawdę niesamowite. Nie jest skończyć czerwone puszki, bo dostajemy, ale dostajemy i to jest ważne. Goddamn, dostaję od tego. Na szczęście dostanę raz i przywracam sobie zdrowie od razu, więc nie jest najgorzej. Teraz spróbujemy go uderzyć. No, uderzyliśmy kolejnej niezaładowanej, ale normalnej. To ja tak czy siak jest okej. Okay. No i jeszcze będziemy na boku za długo, to takie właśnie lecą. Musimy to uważać. I to są właśnie teraz pulsy, o których mówiłem. Musimy na nie uważać, nie udało się, no nieważne. Tu helikopter przytrzymujemy i możemy to wszystko ominąć. Udało się, super. No to wam napisze teraz go z tego stanu z wyodpoczynku, bo się zmęczył po tym ataku oczywiście, wyprowadza i możemy bić się dalej. Także to jest pierwsza taka prawdziwa walka, pierwsza, no może moim zdaniem taka proper walka z bossem. Mimo, że inni to nie byli bossowie, ale u niego po prostu czuć walkę u niego, może tak to ujmę. Że faktycznie czuć, że mamy przeciwnika takiego godnego nas nareszcie. Że on jest ciężki, że on jest trudny i jego jest ciężko ogarnąć, wiecie o co mi chodzi. No i potem te wszystkie ataki będą dłuższe, tych wskazówek zegara będzie więcej. Mieliśmy wcześniej jeden puls, teraz mamy trzy. Udało się, dostałem, a ja sobie przywrócę życie, więc jest luz. Naprawdę luz. Musimy na te wiązki właśnie uważać, żeby nie dostać. Dobra, kręciłek po raz kolejny. Reflux będzie miał pół życia i 1/4 życia będzie miał specjalny atak, na który będziemy musieli uważać, ale to wystarczy zejść na bok, a potem na arenie na rzeczy uważać, więc jest git. Dobra, uciekamy. O, i o tym właśnie mówiłem. Dostałem od tego mimo wszystko kateją. No, rzucam meteoryty. No i teraz musimy przed nim uciekać i uważać na te ogniska na arenie. To jest bardzo ciężkie zadanie, mimo wszystko. Dobra, bo mi się puszka kończy, stary. Dobra, udało się, super. Nie jest tak źle, jakby się wydawało, żeby było, wiecie? No i też jak będziemy cały czas na boku i nie wejdziemy na górę, to nie przestanie tego ataku robić, dopóki my na górę nie wejdziemy. Co jest też ciekawe. Dobra. Jest okej. Refluxie! Refluxie! No jak byłem mały, to w ogóle nie doszedłem do niego, więc... Oh shit! Jak
taka ciekawostka. No jak zejdziemy tam na, do tej lawy, wpadniemy, to powiem wam szczerze, że jest mega, mega ciężko wyjść na górę. Poskoczyć z tej lawy jest. Mimo wszystko, ała, dostanę. Shit. Nie. Ja nawet nie patrzę na to ognisko i po prostu klikam dwa guziki i idę. I mam nadzieję, że nie trafię na to ognisko i ucieknę przed nim. No i dostałem oczywiście, bo zatrzymałem jego w miejscu. To jest trochę bullshit, jeśli chodzi o jego walkę, no ale za chwilę powinien paść. Jest... aaa, nie jest na gorzej. Ogólnie w tej walce zobaczy reflux. Jest jeden moment, w którym i tak się do niego dostaniemy, więc... to się, no ale... Au, Jezus Maria. Gwałt zbiorowy. Dobra, o, to super, że ten zegar znowu jest. Nie wiem, czy go wykończymy teraz, chyba nie. O, dobre miejsce sobie znalazłem na to. Dobra. No prawie zdechł. Znaczy my nie bijemy jego bejło. Ale tak czy siak, dobra. Chcesz mnie, wiem, że chcesz mnie uderzyć. Ale w tym momencie ja z tobą kończę! Buu! Rayman! Podskoczysz, a nabiję cię na tę twoją wykałaczkę! Woo! Elegancko, zajebiście. I kaccenka, moi drodzy. To była dobra walka. To była bardzo dobra walka. Pięknie. Okej. Okay. Wow, ciekawe, na czym polega ta moc Tetrisa. Leptysa, Globox. Czekamy na Mekluma, który zaraz przyjdzie i pokażemy wam naszą moc. Mamy Mekluma czarnego, klikamy V. I mamy coś takiego? Dokładnie. Jaha! Tetris dał ci moc zmieniania mroklumów w zwykłe lumki. No, teoretycznie dał nam możliwość robienia czegoś, co bym powinien i tak sam robić. Ale dzięki temu możemy rozśmieszać. Możemy rozśmieszać wszystko dookoła. No, głównie mroklumy. Jak mroklum się rozśmieszy, to powstaje z niego czerwony lumek. Taka jest logika tego wszystkiego. Dobra, 2220 punktów, super. Możemy iść dalej, Globox, tak, możemy iść dalej. Dokładnie tak. Tu się kończy jedna sekcja. I 100% oczywiście. Super. Za Refluxa dostaliśmy 1500 razy 2, bo pokonaliśmy go z czerwoną puszką. Dlatego warto go z czerwoną puszką pokonać. Znowu moje oko mi robi figle. Boże święty. I to jest ostatnia sekcja przed doktorkiem, moi drodzy. Będziemy mieli jeszcze mini bossa tutaj zaraz. Dwóch w sumie. Nie no, ja przepraszam, ale... Moje oczy. O, jeszcze bym prawie dostał, świetnie. I mamy znowu naszego kolegę, trójstrzałowca. I jeszcze magika, świetnie. Nie wiem, jaką nazwę mam na niego. O, dostał dwa razy, ładnie. A teraz może być tu staje. No, prawie nie dostałem, ja daję. Proszę życie sobie z Mekluma. I z każdego Mekluma może dostawać teraz życie, to jest super. Już nie
Szalpią. Zobaczymy, co masz w środku. Kamerka przestała mi nagrywać. Bo tak. Dajcie mi chwilę. Okej, okay, nie to, że przestała mi nagrywać, tylko wyłącza mi się lampa w telefonie. Co jest ciekawe, no ale podjęła się trochę filmik, będzie wszystko widać. Okej, okay, teraz mamy... One się nazywają Lavicrafty ogólnie. Ja nazywam je też Lavicrafty, ponieważ jest to zbyt fajna nazwa, żeby ich tak nie nazywać. Okej, okay. Ich ataki, jak widzicie, jeden nas podnosi, druga nas atakuje. Obydwie nas strzelają. Więc musimy je szybko rozwalić. Życie mają dzielone. Czyli po połowie. Ale no, tak, ale giną oczywiście razem. O, jedna właśnie padła. Po połowie życia. Kilka mocnych strzałów, chyba po trzy na głowę takie mocne strzały, dokładnie. Ja powiem za dużo życia, to okluby nam nie dadzą czerwonego lumka, nie zmienią się w czerwone lumki. Powiedzieli mi za dużo życia. Sprawdziłem, zakryła się wszystko dalej, ale mi się wyłączyła lampa. Nie mam pojęcia, czemu, może telefon jest za gorący na przykład, coś tego typu. Mamy na jeździku 35 minut, no 30 około minut. Także czas, powiem wam szczerze, nie jest najgorszy i zastanawiam się, czy tego nie wrzucić w całości. To będzie albo w całości, albo częściami, to się jeszcze okaże. Dostajemy czerwoną puszkę, idziemy do drzwi. Tu na szczęście kluma już nie ma tym razem. Pyk, pięknie. I mamy czterech biotaczy tutaj na szczudłach. Omijamy ich, żeby nie dostać przypadkiem. Oni mogą się sami zabić też. Lecę, będę się golił kaloryfery. Oczywiście musieliśmy dostać stąd zieloną puszkę, żeby ich załatwić. Znaczy byśmy ich oczywiście nie załatwili. O, właśnie jeden padł. Dobra. Padł, padły, cyk. Cyk, pięknie, wszyscy załatwieni. O, teraz się pojawili ci. My poczekamy, aż nam zielona puszka zejdzie, ponieważ jest, żeby się zmniejszyli. Chociaż ja nie wiem, czy mogą się zmniejszyć. No ale no nic. Full. Pięknie. Jeśli jak ktoś się pojawi, to dostaje obrażenia, nie wiem, czy słyszeliście. To jest błąd gry, tak nie powinno być, no ale. Ja nie będę narzekał, tylko właśnie, dziękuję. To namierzenie czasami jest tutaj ułomne, krótko mówiąc. Dobra, zajebiście, udało się. I dostajemy sobie niebieską puszkę, którą możemy dostać się dalej. Tu jeszcze sekret jest, tuż przed końcem tego poziomu. Mamy jeszcze napika. I mamy... Nie wiem, opancerzonego może tak tu nazwijmy. Jakąś fajną nazwą. Dawaj stary, dawaj do ognia, do ognia, do ognia! Do piekła! Dobra, super. Udało się, tu dostajemy dodatkowe punkty z tego. Skoczymy za ognisko. I mamy sekrecik. W tym oczywiście mamy... Szmajak dzicho. Ale będzie punktów z tego. Ohoho, 9000. O mój Boże. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się udało ten sekret w ten sposób zebrać. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Chciałem go złapać, dziękuję. Boże, jaka pogłębana walka. Okej. I mamy koniec pustynnik na Enów. Zadzamy doktorka ostatniego i to będzie wszystko. 89, nawet po takiej ilości punktów. Wow. Okej, okay, ten doktorek jest ciekawy, ponieważ żeby się dostać tutaj, musimy właśnie pozabijać je w ten sposób. Nigdy nie wiedziałem, jak to działa. Ała. Tylko jakoś, o, tu się udało. Teraz tego musimy jakoś ruszyć z miejsca, tylko jak? Inne guziki oddziałują na nich inaczej, no nie? Więc to wszystko zależy od tego, co jak klikniemy. No stary. Dawaj. Okej, tego ruszymy. Tego tu? Nie. Tego tak? Tak, dokładnie, dobra. Okej, okay, mogę go dostać? W klumie, halo? No nie, uciekł, nieważne. Tu wchodzimy z tyłu i tu mamy sekiecik. Tak jest! Tak jest, jemy, tak jest, tylko musimy teraz pozbierać stare wszystko tutaj. Chyba udało się, chyba się uda. Udało się, ale spadło, no nieważne, ale 5000 punktów i tak mamy, więc jest zajebiście. Super. Coś tu jeszcze było? Nie, i to jest wszystko na tym poziom. O nie, 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 nigdzie się nie ruszam. Też na jakim miejscu nigdzie bym się nie ruszył, gdyby taki doktor był szalony. Okej,
Kolejny doktorek, ostatni już, niestety. Globoxan, bardzo spięty. Na szczęście ja wiedzieć, jak przegonić zła energia. Uwaga! Gili, 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 gili. Nie, nigdzie nie wejdę! Nie słucham niczyich rozkazów! Ach, tak! Zaraz się przekonamy. Oto! Jo, szef! Romeo, pośpiesz się trochę, co? Terapia grupowa. Odlot! Uwielbiam te klimaty. Oczywiście... taki żart. Już przesadzili. Z normalną muzyką to już przesadzili. A, i wyszedł w końcu. Ale skubany popyla. Jeżeli uda mu się rozmnożyć, wszystko stracone. Dokładnie. Globox wyleczony, ale Andrzej za wolności. Teraz przelatuję przez całą pustynię. Bo my Globox rozwaliliśmy. Wiem, że marzysz o zemście na Raymanie, a ja potrzebuję energii, żeby się rozmnożyć. Zabierz swojemu królowi perło, a podam ci głowę Raymana na srebrnej tacy. O, Reflux und André połączyli siły und ukradli perło von Gumsi, der król der Knareni. Stary, kurna, jak kolesie przywołają Leptysa, to normalnie będą mieli mocy na maksa, jak nic. O, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. Okej. Ja zaczynam tu, bo Globox będzie gadał. Ale tak, to będzie na tyle, jeśli chodzi o pustynię Knajenów. Czy to będzie dwa odcinki, to będą jeden odcinek? Pomyślałem to odwrotnie, nieważne. Czy to będzie jeden odcinek, to będą dwa odcinki? Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Aktualnie żegnam się z wami, trzymajcie się, mój drodzy, na razie, cześć, pa i do zobaczenia w następnych odcinkach Raymana 3. Trzymajcie się, pa, pa.